Witam Państwa w Medpolonia. Znajdujemy się w budynku przy ulicy Obornickiej. Znajduje się tutaj szpital, w którym oferujemy nowoczesne metody operacji oraz całodobową opiekę medyczną dla naszych pacjentów. Wykonujemy również badania i zabiegi endoskopowe przewodu pokarmowego wraz z możliwością hospitalizacji. Rocznie w szpitalu Medpolonia przeprowadzamy ponad 2200 operacji oraz 1300 endoskopii przewodu pokarmowego. W ramach ortopedii specjalizujemy się w zabiegach na kończynie dolnej, szczególnym uwzględnieniem endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego z naciskiem na użycie technik minimalnie inwazyjnych. W ramach chirurgii naczyniowej wykonujemy zabiegi mało inwazyjne usunięcia zmian żylakowych przy użyciu fali radiowej. Jest to zabieg o nazwie Venefit. Jak również wykonujemy zabiegi klejenia niewydolnych żył przy użyciu systemu VenaSeal. Jeżeli chodzi o chirurgię ogólną, najczęściej wykonujemy zabiegi laparoskopowe, mało inwazyjne. Są to usunięcia pęcherzyka żółciowego, operacje wrostka robaczkowego, jak również operacje przepuklin ściany jamy brzusznej przy użyciu zaawansowanych technologicznie materiałów szczepialnych. Na potrzeby działalności Medpolonia oddane zostały 3 łącza światłowodowe. Połączyły one szpital, przychodnie i budynek administracyjny. Kluczowym zadaniem, jakie zostało postawione przed inżynierami INEA, było przygotowanie systemu telefonii stacjonarnej, umożliwiającego swobodną komunikację pacjentów z obsługą bez względu na porę. Został doręczony dedykowany VPBX, opierający realizację ruchu na sieci IP. System obsługuje połączenia ponad 70 aparatów końcowych oraz mini call center. Dzięki wirtualizacji system można łatwo rozbudowywać, co oznacza, że powstające kolejne lokalizacje Medpolonii lub współpracujące z nią placówki będą mogły zostać wpięte w jeden spójny system łączności korporacyjnej. A to wszystko stało się możliwe dzięki nowoczesnym usługom INEA.